Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was z Manchesteru. Więc tak, intro wam chyba wszystko powiedziało. Przyjechałem tutaj, by zobaczyć mecz Manchesteru United z Liverpoolem. Jestem po raz pierwszy w Manchesterze, w mieście, w którym to powstał tak naprawdę futbol, liga angielska, futbol, który dzisiaj znamy. Tak wyczytałem w internecie, mam nadzieję, że to prawda. Tak się składa, że akurat jestem obok Narodowego Muzeum Futbolu, jednak niestety mam za mało czasu, by wam pokazać jakieś fajne eksponaty. Na początku chciałem wejść do tego miejsca, ale nie zrobię niestety dzisiaj tyle, ile zrobić chciałem. Możecie się zastanawiać, od czego zaczynamy, nie? Oczywiście porozmawiamy dzisiaj o meczu, bo na mecz tutaj przyjechałem. Ale chcę, żeby te vlogi były luźne, lifestyle'owe. Musi być jedzenie, muszą być jakieś zakupy. Buty chcę sobie zobaczyć. A jak coś, to jestem zaraz obok dworca, tu jest to Muzeum Futbolu. Nie no, gdybym przyjechał tutaj tak z rana, jakoś o 10, 11, to na luzie byśmy tutaj poszli, ale głodny jestem. Poleciałem do Leeds, z Leeds pojechałem pociągiem. Niestety nie było żadnych bezpośrednich lotów, czy to do Liverpoolu, czy to do Manchesteru, bo te miasta akurat są obok siebie, ale jest okej, czuję się świeżo, była kawa, musi być jeszcze jedna. Muszę zobaczyć na mapie, gdzie mam iść. Dobra, z tego co widzę, wszystko w centrum jest w miarę blisko siebie. Jeden sklep mam 3 minuty stąd, nazywa się JD. No a jeśli nic ciekawego tam nie znajdę, to idziemy jeść. Więc tak, na szczęście przypomniałem sobie, że mam parasolkę, więc ja jestem chroniony, kamera jest chroniona. Przede mną widzę kilku już kibiców Manchesteru United. Ja stwierdziłem, że dzisiaj przybiorę neutralne barwy. Tak się składa, że akurat bilet będę miał tutaj na trybunę właśnie Manchesteru United, bo sam sobie te bilety ogarniałem. Zobaczymy w ogóle, czy ten bilet będzie prawdziwy, czy nie kupiłem jakiegoś fejka. Skończyły się czasy dobrobytu, kiedy to bilety były za darmo, no jest jak jest. I nie wiem, czy to widać po mnie, ale jestem mega podekscytowany, że dzisiaj tu jestem, no bo jednak jest to starcie Manchesteru United z Liverpoolem, prawda? Byłem raz już na derbach Anglii, ten mecz był wtedy w Liverpoolu, jeszcze przed pandemią, pamiętam tę asystę Alissona, Salah zrobił sprint prawie że na całe boisko, z Pitero tam byłem, pozdrawiam cię serdecznie z tego miejsca, Piotrek. No dzisiaj dla kibiców Manchesteru United okoliczności są jakie są, prawda? Mówi się o tym, że będzie protest. Były też głosy, że do tego spotkania może nawet nie dojść. Mam nadzieję jednak, że to mnie ominie. Ale patrząc na to, jak obie te drużyny rozpoczęły sezon, to uwierzcie mi, że no mega jestem podjarany. Kurde, dwie porażki United. Liverpool rozpoczyna od dwóch remisów. Nie wiem, gdzie idę. To tramwaje chyba jeżdżą, aby mnie nie przejechał. Żal tramwaju. Dobra, udało mi się wbić do centrum handlowego, butów niestety brak, ale musimy zmienić plany, no deszcz jest za duży. Dla bezpieczeństwa sprzętu zostajemy tutaj w galerii i idziemy do Nando's. I tak chciałem dzisiaj zjeść kurczaka, akurat w trochę innym stylu. No, znalazłem taką fajną restaurację z potężnym kogutem, pokazywałem wam to na streamie, ale no niestety. Jak coś Nando's to sieciówka, która serwuje kurczaka na ostro, byłem chyba raz, dwa razy w życiu, ale by było smacznie, nie? Czekajcie, jeszcze Foot Locker tutaj jest. Kurczę, no akurat były te buty, co chciałem, bo szukam sobie Jordanów, jeden taksi. Chyba z tydzień, dwa tygodnie temu miały one premierę na tym Sneakers Day. Nie mówmy o tym, kto brał udział, ten wie o co chodzi. Akurat leżała tu jedna para, ale rozmiar 4,5. Widzowie, mamy to. Oby tylko jakieś miejsce, kurczę, było, bo trochę ludzi jest. No coś takiego widzę pierwszy raz. Do kolejki dołącza się poprzez telefon. Niestety jestem sam, więc no właściwie stety, może szybciej znajdę ten stolik, nie? Dobra, udało się wejść po 5 minutach. Chyba pani zobaczyła, jak biednie wyglądam. Wiem, że w to nie uwierzycie. Dobra, tak sobie przeglądam menu i na pewno bierzemy tutaj coś ostrego. Akurat dostałem stolik z moim ulubionym numerem, 23. Mamy 4 stopnie ostrości. Ja oczywiście stawiam na ten najostrzejszy, żeby coś się działo w tym vlogu, nie? Do tego jakieś frytki, surówka. W ogóle bardzo fajne jest to, że wszystko mogę sobie zamówić przez telefon. Zobaczmy tylko, jak z płatnością. Jak coś, to w tym vlogu będzie mecz, nie? Tylko dajcie człowiekowi zjeść. Konto muszę utworzyć. Dobra, jako że teraz czekam na swoje zamówienie, to możemy sobie chwilę porozmawiać. Jeszcze raz przypomnę, cześć, tutaj Damian. Jeszcze dużo atrakcji przed nami, muszę dojść do hotelu, dojechać na stadion. Mam nadzieję, że to wszystko się uda też. No jak tak śledziłem informacje w social media, to właśnie dzisiaj, w dniu meczu z Liverpoolem, mają protestować. Protest niby ma być na zasadzie, że albo po prostu nie wejdą na to spotkanie, albo wejdą w drugiej połowie, zobaczymy, czy będą jakieś zamieszki. Mam nadzieję, że obejdzie się bez tego. Wynik oczywiście będziemy typować, ale słuchajcie, zanim przejdziemy do tego, to ja muszę się naładować, prawda? No, potrzebuję paliwa. Dobra, przyszło żarcie, czekałem jakieś 10 minut, nie tak źle, mamy frytki, tak jak mówiłem, surówka. No i tutaj mamy kurczaka, podobno z bardzo ostrym sosem, zaraz to sprawdzimy. Tak jak mówiłem, byłem tutaj raz i nie wiem, czy wtedy brałem coś najostrzejszego, trochę się boję. Frytki jak frytki, okej. Wygląda dobrze.
Szczerze na razie dupy nie urwało, w sensie jest smaczne, ale chodzi mi tutaj o ostrość, bo smak jest kapitalny. Zaraz mam kawałek z większą ilością sosu, może się to zmieni. Kurczę, no jest przepyszne, ale no jakoś mocno mnie to na razie nie ruszyło. Przyniosłem jeszcze taki sos, wygląda na najostrzejszy, więc czas na zabawę, mam nadzieję. Dobra, no próbujemy. To było mocniejsze, dodawać więcej nie będę, ale nie ukrywam tego, szukałem, jestem zadowolony. Dobra, zjem i udamy się do hotelu, tak chyba będzie najsensowniej. Dobra, jestem w hotelu, nie wiem czy jestem spocony, czy jestem mokry, masakra. Nie będę udawał zaskoczonego, bo nie bez powodu mam ze sobą parasolkę, prawda? No byłem kompletnie przygotowany na tę pogodę, ale powaga, no United kontra Liverpool, typowa angielska pogoda, kurde! No by tylko do meczu doszło. Dobra, ale szybki room tour, no bo come on. Jak coś to jestem w hotelu Mercure w centrum Manchesteru przy stacji Piccadilly. Był najtańszy. I sieciówka. Dlatego postanowiłem się tutaj zatrzymać. Jest telewizor, jest biurko, krzesło też jest, mokre trampki, łazienka też jest. No cześć. No i jeszcze tak na powitanie jakieś ciasteczko. Ty, ja to lubię. Zawsze doceniam dobrą herbatę. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam miętową. Całe życie piję. Nawet kubek jest taki prawdziwy. Łóżko spoko, szkoda tylko, że chyba będę spał z 3,5 godziny. A oto i widok z mojego okna, no jest trochę dołująco. Jak na środek sierpnia to... No, może i pogoda nie jest najlepsza, no ale mam nadzieję, że piłkarze chociaż dowiozą na boisku. Z obu stron. Mogłem kurczę na Barcelonę polecieć. Nie no, stęskniłem się za Premier League, kurde. Nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem na meczu ligowym. Już trochę rozumiem, czemu ten hotel na Google ma 3,5, ale ja tu nawet na poważnie nie śpię, więc nie będę się jakoś czepiał. Za 300 zł... Jest dobrze, ale cuchnie kurczę w tym hotelu, no. Jeszcze straszny internet jest, naprawdę ledwo co mi się strony ładują. Ale pozytywne emocje, jestem w Manchesterze, zaraz będzie piękne spotkanie, no. Nie ma co się tutaj jakoś załamywać, bo mi net nie działa. No ja, jako kibic Liverpoolu, kompletnie nie jestem zadowolony z tego, jak rozpoczął się ten sezon i wydaje mi się, że każdy, kto jest po stronie The Reds, się z tym zgodzi. No co jak co, kibice Manchester United na pewno nie tak wyobrażali sobie początek tego sezonu, w końcu przychodzi Erik ten Hag. Jakiś nowy pomysł na drużynę, jakby reset, prawda? No ale większość piłkarzy pozostała taka sama, z czym jest problem w tej drużynie? Ja staram się to zrozumieć, ale ja nie wiem, tyle się zmieniało. Przychodzili piłkarze, zmieniali się trenerzy. 4-0 z Brentford, no kurde. Widać jednak, że ten sezon będzie pełen niespodzianek, bo jednak wczoraj Newcastle, niesamowity występ na własnym stadionie, Son Maximin pięknie tam kręcił Walkerem. Koniec końców skończyło się to 3-3, ale naprawdę myślę, że akurat ta edycja Ligi Angielskiej, no może być wyjątkowa. Arsenal na razie niepokonany, 3 mecze, 3 zwycięstwa. Gabriel Jesus kapitalnie się prezentuje w barwach kanonierów, oczywiście City obecnie na drugim miejscu. No, tabela na dzisiaj wygląda tak, że Liverpool jest na miejscu 15, United na 19. Gorszy jest tylko West Ham, który jeszcze nie strzelił jako jedyny klub żadnej bramki w tym sezonie. Pierwszy pomysł jest taki, że ten mecz będzie kompletnym paździerzem. Zakończy się 0-0, okropny występ obu drużyn. Drugi to kompletna rozwałka. Może powtórka 4-2 dla Liverpoolu. No ja ciągle trzymam się tego, że Liverpool wygra. Bo to by miało po prostu sens, ale wiele razy już widziałem, że futbol nie ma sensu. Dlatego jeśli mam typować dzisiejszy wynik, tak po prostu. 3-2 dla Liverpoolu. Chcę zobaczyć bramki, zaangażowanie z obu stron, agresję. Niech to będą derby Anglii, bitwa o Anglię, tak jak to mówią tam w telewizji. Ma się dziać! Dobra, widzimy się pod Old Trafford. Melduje się spod stadionu, jest gorąco, słuchajcie, jest tutaj atmosfera protestowa. Mi oczywiście zależy na tym, by mecz obejrzeć, tylko muszę znaleźć poprawne wejście. Ale no niezły mecz wybrałem, naprawdę cieszę się, że tu jestem, bo to nie jest zwykłe spotkanie. Okej, moje miejsce akurat jest na trybunie Sir Alexa Fergusona, jest to trybuna prosta, więc powinienem mieć fajny widok na stadion. I z tego co widzę, też z tej strony stadionu jest trochę spokojnie, ten cały protest, prawda? Skandowanie przeciwko Glazerom, to wszystko ma miejsce od strony głównej stadionu, tam gdzie pokazałem wam pomnik legend Manchesteru United, gdzie jest ten charakterystyczny napis. No ja akurat jestem tutaj od strony północnej i tu jest spokojnie, ale no jest dobrze.
widzowie, przeważnie tego nie robię, ale oceńmy składy. Nie ma Cristiano Ronaldo, jest na ławce. Varane z Martinezem, Maguire na ławce, co mnie martwi. No tak szczerze, nie wygląda to źle ze strony United. No i cóż, sytuacja w Liverpoolu jest jaka jest. Od pierwszej minuty Roberto Firmino, Nunes nie zagra w tym meczu. Skrzydła Diaz, Salah, coś czego się spodziewałem. Szczerze myślałem, że Klopp wyjdzie środkiem pola Elliot Henderson Fabinho i tutaj ten Milner od pierwszej minuty jest dla mnie niespodzianką. No w defensywie klasyka, Robertson, Van Dijk, właściwie nie tyle klasyka, bo powraca Joe Gomez, no a reszta normalnie. Jeśli chodzi o miejsca, to jak sami widzicie, jestem cholernie wysoko. Na szczęście widać całą murawę, więc na to akurat nie narzekam. Oczywiście wolałbym siedzieć trochę bliżej, bo i lepiej bym widział, na szczęście. Chyba będę rozpoznawał w miarę piłkarzy. Nie no, ludzie, jest gorąco. Nie jestem do końca zadowolony z tego składu Liverpoolu. No mówię, ten środek pola taki, tak. No nic, ja trzymam się swojego typu 3-2 dla Liverpoolu i zaraz rozpoczynamy to show. Siódma minuta spotkania, faul Trenta. Spider-Cam idealnie objął Eriksena, no kto jak to, ale Christian. Christian jest ekspertem i boi się, że będzie 1-0 dla United. No gdyby nie mur, kurde. Powinno być 1-0 dla United, to Elanga chyba trafia w słupek. Tragedia ze strony Liverpoolu i na razie po 10 minutach. No nie wygląda to za dobrze dla Reds. Ale jest ogień, słuchajcie, jest ogień na boisku, na trybunach. Nie wiem, czy wy mnie słyszycie, ale no masakra. Cieszę się, że tu jestem. Jadon Sancho na 1-0, no i najgorsze jest to, że... Jest to w pełni zasłużone prowadzenie Manchesteru United, no to co zrobił Sancho w polu karnym. Klasa, klasa. 31 minuta spotkania, no Liverpool niby coś tam kręci, ale nie wiem, no... Mam wrażenie, że to już nie jest czas, by James Milner występował w środku pola, brakuje jakiegoś błysku, jakiejś kreatywności. Żeby pchnąć tę akcję, Diaz coś tam próbuje, ale na razie ja to czarno widzę. Kto tam z ławki ma wejść? Ja nie wiem nawet. Czterdziesta minuta, Salah teraz strzelał, no Liverpool coś tam trochę lepiej wyglądał, ale też to już tak było blisko bramki, jakby tam jeszcze raz podał tę piłkę, może lepiej by się skończyło. Chyba będzie rzut karny, nie ma niestety. Jest gorąco, bo tam była interwencja na linii bramkowej dwóch obrońców. Nie wiadomo, jak się ta piłka odbiła, ale chyba wznowienie od bramki. Ale trochę lepiej to tam wygląda, nie? No powiem tak, po pierwszej połowie według mnie w pełni zasłużenie Manchester prowadzi 1-0, Liverpool trochę lepiej zaczął tam wyglądać pod koniec pierwszej połowy. No zobaczymy, co Klopp wymyśli, bo chociaż gola wypadałoby tu zdobyć z tej pozycji teraz. Zadowoliłby mnie chociaż remis. Ale to jest to, co mówiłem, nie obawiałem się właśnie tego. No to jest mecz wysokiej rangi zawsze. Te spotkania Manchester United z Liverpoolem są mega ważne dla piłkarzy. No może nie było tego widać po ostatnich wynikach, ale patrząc na to, jak United rozpoczęło ten sezon, kompletnie mnie nie dziwi, jaki właśnie jest przebieg tego meczu. Dlatego Jurgenie Kloppie czekamy na jakiś pomysł. Widzimy się w drugiej połowie. I dostał kopę Rashford w drugiej połowie, no 2-0, po prostu 2-0. Siedemnaście minut do końca meczu, było blisko rzutu karnego dla Manchesteru United. Chyba poszła tam kartka jednak za symulację. No tak z mojej perspektywy, no wyglądało to tak 50-50, nie? Ale przed Carvalho, ale też no... Nie wiem, czy to jeszcze ten moment, bo on zmieniał całą grę. Fajnie sobie radził w tych meczach poprzednich, ale... No 16 minut do końca. Wszystko jest możliwe, nie? 10 minut do końca, było blisko samobója. De Gea popisał się bardzo dobrym refleksem. Jest corner, ale... Te rzuty rożne też beznadziejne w tym spotkaniu. Jeszcze jest okazja i znów Dawid De Gea i jest gol.
Jest gol dla Liverpoolu. Ja oczywiście muszę ukrywać swoją radość, bo dostanę w gol. No i znowu od środka jest 2-1 dla United. 8 minut do końca, no i to wejście. Carvalho coś dało, prawda, ale no nic, oglądamy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla Manchesteru United. Uważam, że jest to zwycięstwo w pełni zasłużone. No, bolało mnie troszkę oglądanie Liverpoolu w tych niektórych momentach. Jakby bali się strzelać, boli ten środek pola. Duży ból! I w ogóle tak sobie teraz uświadomiłem, że moje 3 ostatnie mecze Liverpoolu to 3 porażki. Mam wrażenie, że muszę dać sobie na pewien czas spokój. Choć za miesiąc lecę do Londynu na mecz Chelsea z Liverpoolem, też mecz wyjazdowy, no może do tego czasu The Reds będą wyglądali trochę lepiej. Na razie jednak sami widzicie, jak jest, nie? Z tego miejsca pragnę pogratulować kibicom Manchesteru United. Nie, nie płaczę, nie. Chodźmy jeszcze przed stadion. No cóż, drodzy widzowie, myślałem, że będę miał coś jeszcze do powiedzenia. Prawda jest taka, że zbyt wiele słów nie mam. Mam nadzieję, że nagram jeszcze vloga, w którym to Liverpool odniesie zwycięstwo. Oczywiście wiem, że wielu z was jest zadowolonych z tego wyniku, ale zapomniałem, jak to jest wracać szczęśliwym do domu po meczu. No, wierzę, że kiedyś jeszcze to przeżyję. Ja dziękuję wam za oglądanie, widzimy się za miesiąc w Londynie, no i na koniec coś dla kibiców Manchesteru United. No, zostawiam wam ten piękny widok stadionu. Dobranoc.